Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele, nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowany Z łaski przez wiarę. Jest to już kolejny odcinek tego cyklu i ten odcinek chciałbym poświęcić takiemu zobrazowaniu łaski, która jest dla nas absolutną mocą ku zwycięstwu, więc łaska, moc ku zwycięstwu. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli w Pismo Święte, w list do Efezjan 2:8-10. List do Efezjan 2:8-10. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To słowo łaska, użyte tutaj to greckie słowo charis, oznacza ono, ma bardzo szerokie znaczenie. Jej pierwsze znaczenia to powab, wdzięk, uroda. A więc widzimy, że łaska jest związana z uwolnieniem najpiękniejszych elementów Boga. A więc cały Boży powab, cały wdzięk, cała uroda są uwolnione w łasce. Czyli w łasce Bóg objawia się z najpiękniejszej strony, z tej strony najbardziej promiennej. Dalej, charis oznacza uprzejmość i tutaj też widzimy, że to jest pewien ukłon Boga wobec człowieka, czyli On jest uprzejmy wobec człowieka, czyli On nie jest wobec człowieka szorstki, nie jest wobec człowieka srogi, nie jest ostry, On jest uprzejmy wobec człowieka. Dalej, charis oznacza życzliwość, przychylność. O tym mówiliśmy już dużo wcześniej, a więc widzimy, że łaska jest zobrazowaniem Bożej życzliwości i Bożej przychylności mimo tego, co człowiek zrobił. Dalej widzimy, że słowo charis oznacza dobrodziejstwo, przysługa, a więc widzimy, że jest to działanie Boga na rzecz człowieka zupełnie niezasłużone. Jest to jakby usługiwanie człowiekowi przez samego Boga. Widzimy też, że słowo charis oznacza wdzięczność, podziękowanie. To jest niesamowita rzecz, że Bóg w pewnym sensie On dziękuje człowiekowi, że jest. Mimo, że On sam tego człowieka stworzył, to On w łasce objawia swoją wdzięczność dla człowieka. Dziękuję Ci, człowieku, że jesteś. Dziękuję Ci, że istniejesz. To jest niesamowite, to wykracza poza mentalność umysłu ludzkiego, że ten Bóg, On tak bardzo kocha, On tak bardzo pragnie tego człowieka, że On jest wdzięczny, że ten człowiek istnieje. Moje pytanie, przyjaciele, gdzie tutaj miejsce na Boga gniewnego, na Boga niszczącego, na Boga, który sieje spustoszenie? Nie ma miejsca. Nowe przymierze jest oparte na nieodwracalnych, nieodwołalnych zasadach łaski. Ja przeczytam ten tekst z Biblii Gdańskiej. Najbardziej zbliżony przekaz do oryginalnego. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was. Dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Albowiem czynem Jego jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Widzimy tutaj kilka elementów. Chciałbym się zatrzymać tak troszeczkę na poszczególnych fragmentach tej wypowiedzi. Albowiem łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę, mówi Słowo Boże, a więc widzimy łaskę, która działa przez wiarę i widzimy, że łaska jest zbawienna, czyli ratująca. A więc
Każda forma ratunku w życiu człowieka jest związana z łaskawością Boga i nie z łaskawością, która będzie dana, tylko z łaskawością, która jest dana, ponieważ w Chrystusie Jezusie łaska została dana. Widzimy dalej, i to nie z was, czyli widzimy, że łaska jest to coś, na co w ogóle nie możemy zasłużyć, nie możemy na to zapracować, nie jest to z nas, nie pochodzi to z człowieka. Dar to Boży jest, mówi Słowo Boże, nie z uczynków, dalej mówi Słowo Boże, czyli bez żadnego uczynku otrzymujemy te rzeczy, zarówno przychylność, jak i zdolność. Aby co? Aby się kto nie chlubił. Aby się kto nie chlubił. I to jest ciekawa historia. Bóg mówi, że mojej chwały nie oddam nikomu. A więc tak naprawdę chodzi o to, że przed Bogiem żaden człowiek nie będzie mógł powiedzieć: ja sobie na to zasłużyłem, ja sobie to wypracowałem, ja jestem tym, który był dobry, pobożny, uczciwy, sprawiedliwy i tak dalej. To jest, to nie będzie chlubienia się. Po prostu otrzymałeś, więc ciesz się, że otrzymałeś i bądź wdzięczny, bo jest to, to już taka moja osobista dygresja, jedyna odpowiedź na łaskę. To jest tak naprawdę wdzięczność. Dalej jest napisane, albowiem czynem Jego jesteśmy. I to słowo czyn, to znaczy dzieło, praca, wybór. To słowo tutaj użyte, to jest dzieło, jakaś praca, jakiś wybór. Albo, co więc Słowo Boże mówi, albowiem Jego dziełem jesteście. Jego, On was wypracował. On wybrał sobie pewien wzorzec, w jakim On chce was widzieć. A więc zobacz, to nie jest kwestia, że ja coś zrobię dla Boga, ponieważ On sobie wybrał ten wzorzec, jaki ma być, i teraz ten wzorzec został we mnie wmontowany i moją jedyną tutaj jakby formułą tak zwanej pracy, czyli tej współpracy z łaską, to jest odnalezienie tego wzorca i przez wiarę wprowadzenie go w życie. A więc żaden wysiłek, żadna, że tak powiem tutaj, żadna ciężka robota. Stworzeni, dalej napisane, stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, że nas, Słowo Boże mówi, że On nas stworzył w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym. A więc to jest ciekawa historia, że my jesteśmy stworzeni, aby dobrze czynić, ale to nie aby się starać dobrze czynić, tylko aby dobrze czynić, czyli my skazani na dobre czyny jesteśmy. Czyli człowiek narodzony z Bożego Ducha, prawidłowo korzystający z łaski, to czyni dobrze automatycznie. Rozumiecie, o co chodzi? To nie ma, że on czyni źle. Człowiek, wiecie, kiedy człowiek czyni źle? Człowiek czyni źle wtedy, kiedy nie jest narodzony z Bożego Ducha, albo jeżeli nie trzyma się wytycznych łaski. Ja będę o tym za chwilkę mówił, jak się trzymać tych wytycznych łaski, ale chcę, żebyście to zrozumieli. Stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, czyli stworzeni w Chrystusie Jezusie. Krótko powiedziawszy, uczynki Chrystusa zostały wpisane w twoje DNA. Czyli ty nie umiesz inaczej czynić niż Chrystus. Ja na przykład się w ogóle nie spinam na tym, żeby czynić jak Chrystus, tylko czynię jak Chrystus. Ja tak czynię jak Chrystus. Czemu? Ponieważ ja mam to wpisane w moim DNA. Ja inaczej nie potrafię. Oczywiście, jeżeli ja odchodzę od tej prostej ścieżki łaski, to wtedy ja czynię źle, bo ja się wtedy zaczynam starać, usiłować i to wszystko szlak trafia. Ale jeżeli ja chodzę w łasce, ja funkcjonuję w prawidłach łaski, to w tym momencie Boże uczynki, Chrystusowe uczynki, one są mi przypisane i one się uwalniają w ogóle przeze mnie. Bo one są mi przypisane tak czy inaczej, tylko one się w wyniku chodzenia w tej łasce, one się uwalniają przeze mnie, jakby uwydatniają się, tak jak zapach, jak pot, rozumiecie? Stworzenie w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. I to słowo zgotował, to jest przygotował coś wcześniej. A więc widzimy, że uczynki dobre zostały przygotowane przez Chrystusa wcześniej, a potem, w momencie naszego nowego narodzenia, włożone w nas. One zostały włożone w nas. Czyli, jeszcze raz powtarzam to przed chwileczką, nie staramy się dobrze czynić, tylko my czynimy dobrze, jeżeli my chodzimy w łasce, bo to z automatu z nas po prostu leci. I to słowo chodzili oznacza przechadzać się,
zachowywać się, żyć. Czyli widzimy, że to jest normalny proces życiowy u chrześcijanina, że się dobrze czyni i to jest cały interes i bez spinki. To jest nasze życie. Oto wstaję rano, dobrze czynię, bo inaczej nie potrafię. Bo łaska Boża, która jest we mnie, ona te uczynki ze mnie wygenerowuje, przyjaciele. I tutaj dalej idąc tym tematem, chcę, żebyśmy sięgnęli po podstawy korzystania z łaski. I list do Efezjan 2, 5, 6 mówi do nas tak. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. A więc widzimy podstawy korzystania z łaski. Tutaj mamy cztery elementy. Po pierwsze, musisz uznać, czyli przemienić swoją mentalność na ten obraz, że byłeś martwy. Ty byłeś martwy. Krótko powiedziawszy, nikt nie rodzi się wierzący od początku. Nikt nie wierzy od początku. Następuje akt nowego narodzenia na jakimś odcinku życia człowieka. Przed aktem nowego narodzenia człowiek był martwy. Powiedz teraz ze mną. Przed poznaniem Jezusa byłem martwy. Punkt pierwszy. I to jest w ogóle wejście, przyjaciele, w korzystanie z łaski. Punkt drugi. Jestem żywy. Od momentu poznania Jezusa Chrystusa jesteś żywy. Nie będziesz żywy i nie jesteś częściowo żywy. Jesteś żywy w 100% jak sam Chrystus. A więc powiedz teraz ze mną. Od kiedy narodziłem się na nowo z Bożego Ducha, od tej pory jestem żywy i zawsze żywy będę. A więc, byłem martwy, jestem żywy. Punkt trzeci. Wzbudzony do panowania. Do czego zostałeś wzbudzony? Słowo Boże mówi, do panowania. A więc, żeby prawidłowo korzystać z łaski, musisz przyjąć mentalność Pana. Ty nie jesteś na tej ziemi stworzony do tego, aby wegetować w jakikolwiek sposób, ale żeby panować. Panować w imieniu Jezusa, czyli być Panem w imieniu Jezusa. Powiedz ze mną teraz, od kiedy uznałem, że Jezus jest moim Panem, stałem się Panem wszystkiego w imieniu Jezusa. Panuję i będę panować. Rozumiesz, o co chodzi? A więc byłem martwy, jestem żywy, jestem wzbudzony do panowania. I czwarta rzecz, panujący z Chrystusem. To nie jest panowanie jakieś na pułapie ludzkim, ale to jest panowanie wraz z Chrystusem, razem z Chrystusem, z miejsca, gdzie jest Chrystus. Jestem z Chrystusem na tronie Boga Ojca i ja z Nim tam panuję. A więc tam, gdzie jest Jezus, tak? Tam jestem ja, bo ja i Jezus jedno jesteśmy na dzisiaj. A więc powiedz ze mną, w imieniu Jezusa panuję razem z Nim. A więc spójrz, byłem martwy, jestem żywy, jestem wzbudzony do panowania, panuję wraz z Chrystusem. To są cztery elementy, na którym ty musisz oprzeć przemianę swojej mentalności. Ta mentalność, ten system myślowy, system postrzegania rzeczywistości musi stanąć na tych czterech filarach. To jest wejście w funkcjonowanie łaski. I teraz czytajmy dalej, poszerzmy to jeszcze. Psalm 13:8. Psalm 13:8. Psalm 13:8. Źle coś tutaj mam napisane. Zaraz zobaczymy. Musimy zostawić chyba ten psalm 13, ten psalm, ponieważ gdzieś mi to uciekło. Musiałem zapisać jakąś cyferkę tutaj sobie źle. Natomiast chciałem, żeby jedną rzecz wyciągnąć z tego elementu. Świadomość bycia królem
ona jest ściśle związana z zaufaniem, zaufaniem łasce. A więc jeżeli ja ufam łasce, to to mnie prowadzi w wyniku tego, o czym wcześniej mówiliśmy, do tego, że ja jestem królem razem z Chrystusem. Ja króluję razem z Chrystusem. Czyli jeżeli ja z Nim siedzę na tronie, to ja z Nim razem króluję. Ja jestem dla rzeczywistości zewnętrznej postrzegany jako król, o ile ja prawidłowo funkcjonuję w systemie zrozumienia tych czterech elementów poprzednich. Czyli byłem martwy, jestem żywy, jestem wzbudzony do panowania, panuję razem z Chrystusem. To kiedy ja na tym bazuję, to rzeczywistość zewnętrzna z moją duszą i ciałem na czele, uznają mnie za króla. A więc łaska doprowadza cię do miejsca królowania. Ona do tego cię doprowadza. Ona wprowadza cię w miejsce bycia królem. Aż jestem ciekawy, przyjaciele, gdzie ja zgubiłem ten... ten element... Nieważne. Generalnie zostajemy na tym zrozumieniu rzeczy. Jesteśmy królami wraz z Chrystusem. Razem z Nim królujemy. Od momentu naszego nowego narodzenia, kiedy łaska przyszła do naszego życia, od tego momentu jesteśmy królującymi. I chcę, żebyście zrozumieli tę rzecz, że kiedy my w ten sposób podchodzimy do rzeczy, to również diabeł podchodzi do rzeczy w ten sam sposób. Diabeł widzi nas jako królujących, nie jako tych, nad którymi on panuje. A więc łaska, ona manifestuje się poprzez to, że przychodzi do naszego życia mentalność króla. Rozumiecie? Łaska wprowadza nas w absolutne królowanie. Psalm 88:12. Psalm 88:12. Mówi do nas tak. Czy opowiada się w grobie o łasce Twojej, a w miejscu zmarłych o wierności Twojej? A więc widzimy, że trwanie w mentalności śmierci niweluje działanie łaski. A więc kiedy my schodzimy z tego piedestału królowania, my natychmiast poniżamy siebie do przestrzeni śmierci. A więc jeżeli Ty nie królujesz z Chrystusem Jezusem, nie masz tego w mentalności, to z automatu Ty w mentalności masz jakieś przestrzenie śmierci. A więc my musimy trwać w mentalności życia. I cały czas powtarzaj to sobie. Byłem martwy, jestem żywy, wzbudzony do panowania i panujący razem z Chrystusem. Czyli ta mentalność króla musi nas non-stop przenikać. Żeby łaska w naszym życiu mogła prawidłowo funkcjonować, my musimy trwać w mentalności bycia królami, panującymi, ludźmi, którzy w imieniu Jezusa zarządzają wszystkim wokół. No bo też z tego powodu zostaliśmy przez Boga podniesieni do rangi dzieci Bożych, aby zarządzać w Jego imieniu. I ostatnia rzecz, którą tutaj podkreśla Piotr w swoim pierwszym liście 1:13. Piotr. Pierwszy list Piotra, 1:13, mówi do nas tak. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce. Całkowita nadzieja w łasce, całkowita nadzieja w tym, że ja jestem królem w imieniu Jezusa. Ja absolutnie kładę w tym moją nadzieję. Ja wstaję rano i przywdziewam mentalność jakby królewską, tak? Ja zaczynam siebie tak oglądać. Musisz siebie oglądać jako króla. Kiedy będziesz siebie oglądał jako króla, to w tym momencie łaska, ona będzie przez Twoje życie prawidłowo przepływać. A więc nadzieję pokładamy
tylko w łasce, tylko w przestrzeni panowania w imieniu Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za każde słowo wypowiedziane podczas tego nauczania. Dziękuję Ci za to, że kolejne schody zostały pokonane, że kolejna przestrzeń życiowa została uwolniona do życia ludzi, Ojcze. Ja dziękuję Ci za to, że Ty powołałeś nas do tego, abyśmy królowali w Twoim potężnym imieniu. Ojcze, ja dziękuję Ci, że łaska do tego nas uzdalnia, że ona nas wydobyła do tego miejsca i że ona nas uzdolniła do tego miejsca. Ojcze, ja dziękuję Ci, że to Słowo, ono jest przyjmowane przez ludzi nie tylko jako Słowo, które ja wypowiedziałem, ale przede wszystkim jako Słowo Twoje. Dziękuję Ci za to w imieniu Jezusa. Amen.